No hejka, witajcie bardzo serdecznie w nowym filmiku na tym kanale. A to właśnie dzisiaj, moi kochani, porozmawiamy sobie o nowych Mustangach, które niebawem dojdą do gry. Oczywiście pokażę wam również datę dodania tych nowych koni. Porozmawiamy sobie właśnie o męskiej postaci, bo tak, może niebawem dojść do gry. Pokażę wam również nowy sprzęt dla koni, czyli nowe czapraki, oraz troszeczkę rzeczy właśnie dla postaci, oraz nowe zwierzaki do torby, bo jeden z nich naprawdę jest mega, mega fajny. Ale zanim oczywiście przejdziemy do tego materiału, chcę oczywiście bardzo podziękować najnowszym 5 subskrybentom, którymi są Konieralow, Ghost Wolf, Dori, Dariusz Węgierski oraz Shinaya. A jeżeli chcesz być na bieżąco, jeżeli chodzi właśnie o spoilery, o kody, to możesz zostawić subskrypcję tam na dole, będziesz na bieżąco o wszystkim informowany. Chcę oczywiście bardzo podziękować moim wspierającym, którymi są Simsy and SSO, Pablo Escobar, Klara Śliwiak, Księżniczka Tysia, Gejka Ciocia od YouTube'a, Pingwinek Marta, Zaderka, Histacruel, Blind Mall, Izabela oraz Kleames PRK. Naprawdę bardzo dziękuję. Nie zapomnijcie o łapeczce tam na dole, a już dłużej nie przedłużam i bardzo serdecznie zapraszam was do oglądania tych naprawdę bombowych spoilerów. No dobrze, no to teraz właśnie sobie obejrzymy spoiler od CC Creations i są to nowe Mustangi, naprawdę są mega, mega ładne. Aktualnie widzicie oczywiście animacje, jak one się poruszają. Naprawdę te animacje są przyjemne i ogólnie bardzo mi się podobają. Jestem bardzo zachwycony tymi koniami, bo naprawdę są bardzo ładne. Ogólnie już teraz widzimy oczywiście maść naszego Spirita, o którym było już głośno jakiś czas temu. Tak, oczywiście ta maść została dodana. I tak, jest to brykanie, które było już u Mustangów drugiej generacji i te konie otrzymały je również w trzeciej generacji. Naprawdę ta animacja jest świetna. No a teraz przechodzimy oczywiście do maści, czyli tak, maść pierwsza, czyli nasz ukochany Spirit. Maść druga, taka sama była oczywiście u Mustangów drugiej generacji. Maść trzecia, czyli oczywiście calutki, pięknusi karusek. Maść czwarta i ona jest naprawdę bardzo ładna, ogólnie podoba mi się, ale ten Spirit po prostu skradł moje serce, więc no niestety, ale ma piękne oczy. Maść piąta z aplikacji Star Sable Horse. Maść szósta, ona jest naprawdę bardzo, bardzo ładna i ogólnie mega przypomina mi właśnie kwarterki. No i maść siódma, ona jest naprawdę prześliczna. No i maść ósma, tak ona się prezentuje i będą do zakupienia właśnie na ranczu Starshine. A kosztują tylko 900 starcoinsów, mówię tutaj aktualnie tylko, ponieważ mają właśnie tą animację brykania, co wydaje mi się, że podwyższa ich właśnie tutaj jakość tego konia, jakby to można było nazwać, więc wydaje mi się, że ta cena i tak nie jest zbyt bardzo wygórowana. Ma fajne animacje i ogólnie bardzo mi się podobają. A teraz, moi kochani, przejdźmy do tego, kiedy te konie zostaną dodane do gry. Mam wrażenie, że Star Sable celowo właśnie daje te rzeczy do gry, żeby po prostu osoby od spoilerów miały co wstawiać, bo tak naprawdę po tym, jak ten spoiler wyciekł, pojawił się post na Instagramie oficjalnym Star Sable, gdzie właśnie napisali coś takiego: ta dzika dusza wbija do naszych serc, przygotuj się na zaktualizowanego Mustanga, który dołączy do nas w sierpniu. Więc, moi kochani, w sierpniu wyczekujemy tego pięknego Mustanga. Naprawdę są one prześliczne, naprawdę bardzo mi się podobają. I już tutaj właśnie mamy wideo Spirita. No, wydaje mi się, że najwięcej osób właśnie skusi się na niego, ale ta animacja brykania mega mnie urzekła. Dajcie oczywiście znać, co wy o nim sądzicie i teraz po prostu tylko czekać na ten sierpień. Jak oczywiście pojawiły się spoilery Mustangów, nie może również zabraknąć nowych typów sylwetek właśnie naszych nowych postaci. Zostało ich dodane aktualnie 6 i są również tutaj podane oczywiście nazwy tych typów sylwetek, a to oczywiście przyniosło mega, mega duże zaskoczenie, ponieważ teraz, moi kochani, okaże się, że niebawem dostaniemy męską postać i wiem, że to jest mega, mega, no niecodzienna informacja, ale tak będzie. I mamy również właśnie tutaj napisane nazwy tych sylwetek, czyli tak, pierwsza to jest Unlighted, druga to jest Big F, a trzecia to jest Big M. I to właśnie, moi kochani, wskazuje, że niebawem możemy dostać właśnie męską postać, ponieważ Big F oznacza oczywiście Big Female, czyli kobieta, a trójeczka, czyli Big M, to oczywiście skrót od Big Male, czyli oczywiście chodzi o mężczyznę, więc, moi kochani, już niebawem będziemy dostawali męską postać i to jest naprawdę mega, mega ciekawa informacja. Mam tutaj oczywiście Fit F, Fit M, Mid M, Per F,
Fin F, Fin M. No i oczywiście sam autor tutaj daje znać, że tak naprawdę możemy niebawem spodziewać się właśnie męskiej postaci i to jest naprawdę mega, mega ciekawe. Ja osobiście bym się z tego naprawdę mega, mega cieszył, że w końcu zostaną właśnie dodane te męskie postacie, ale moi kochani, no nie wiem, czy będzie tak do końca, no bo z drugiej strony te wszystkie dialogi tak naprawdę mają formę damską, czyli oni by musieli to wszystko pozmieniać i to wydaje mi się, że przysporzyłoby im za dużo kłopotów. No ale tutaj jasno te nazwy wskazują na to, że niebawem to może zostać dodane. No i tak, mamy oczywiście tutaj te sylwetki. Czyli tak, sylwetka pierwsza, sylwetka druga, sylwetka trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, no i oczywiście ósma. Również zostały dodane nowe czapraczki, są one mega, mega śliczne. Mamy tutaj właśnie taki pierwszy, taki zielonkawy, jest również brązowy, czarny, biały, szary oraz oczywiście tutaj takie lepsze wersje jakby tych czapraków, czyli tutaj mamy ten zielony z takimi, nie wiem jak to się nazywa szczerze. No i tak, mamy tutaj również brązową wersję, czarną, białą, szarą, czyli tak naprawdę całe te kolorki, jakby cały zestaw tych kolorów. Doszły również nowe zwierzaki, mamy oczywiście takiego pięknego kotka. On już ma na sobie takie ubranko założone, co jest ogólnie mega, mega fajne. No naprawdę jest słodki. No i oczywiście razem z dodaniem nowych czapraków dostaniemy również nowe ubranka dla naszych nowych postaci. Czyli mamy tutaj właśnie taki zielony garniturek. Mamy tutaj oczywiście wersję brązową, czarną oraz białą. I nie wiem dlaczego nie ma szarej, to jest całkiem ciekawe, bo tam wcześniej była, aktualnie jej nie ma, nie wiem dlaczego tak jest. A oprócz tego wszystkiego, moi kochani, została dodana naprawdę bardzo fajna rzecz do Star Stable, przynajmniej moim zdaniem, czyli aparaty słuchowe, no bo jak wiemy, wydaje mi się, że taka rzecz jest naprawdę bardzo potrzebna. Jak teraz właśnie wprowadzili te nowe postacie, to wydaje mi się, że fajnie byłoby również je tak jakby zmodernizować, żeby miały po prostu więcej udogodnień, więc moim zdaniem to jest naprawdę bardzo fajna opcja. Mogłoby również zostać jakby bardziej wprowadzone to, czyli na przykład dodanie jakichś nowych słuchawek, żeby nasze postacie mogły sobie mieć po prostu jakieś słuchawki, jakieś zegarki na rękach, jakieś bransoletki. Wydaje mi się, że to byłoby naprawdę bardzo fajnym pomysłem ze strony Star Stable. I również, moi kochani, dostaniemy kurczaki właśnie do torby na siodło. Wydaje mi się, że to jest naprawdę mega fajne. No i oczywiście również inne rzeczy, ale chciałem powiedzieć, te kurczaki są animowane i to jest bardzo fajne, że one wyskakują po prostu z tej torby na siodło. Nie wiem, podoba mi się to ogólnie. Szkoda, że nie wiemy, ile będzie kosztować, ale no, to całkiem wydaje mi się fajna opcja. Również oczywiście mamy inne rzeczy, czyli jakieś tutaj takie rzeczy typowo ogrodnicze. Mamy również oczywiście jakieś rzeczy takie palniane, nie wiem czy można to tak nazwać. No i oczywiście jakieś tutaj rzeczy związane z naturą, czyli jakieś kwiatuszki. Jakieś coś właśnie związane z cowboystwem, mamy również oczywiście jakieś tutaj książki. Naprawdę dużo tych rzeczy, no i tak w zasadzie to wszystko. To, moi kochani, wszystkie spoilery, jakie ostatnio zostały dodane do gry. Dajcie oczywiście znać, co wy o tym wszystkim sądzicie, jak podobają wam się animacje właśnie nowych Mustangów. Co sądzicie właśnie o tej wersji męskiej naszej nowej postaci, bo moim zdaniem to by było naprawdę duży krok do przodu. Czekam tutaj właśnie na wasze opinie w komentarzach, bardzo dziękuję wam za oglądanie i cześć!